Boże, drodzy bracia i siostry, a może lepiej już dobry wieczór. U nas już jest 21. Dzisiaj cały dzień byliśmy w Grudziądzu, u nas czterech. Ja z Polski, Roman, który właśnie nagrywa, jest z Łotwy, był jeszcze diakon Eliasz z Białorusi, no i brat Eugeniusz, którego wszyscy znają z naszego YouTube'a i naszego Facebooka, z Ukrainy. I dzisiaj na zaproszenie naszego księdza proboszcza, który tutaj posługuje, głosiliśmy świadectwa naszego powołania. Dzieliliśmy się tym, jak Jezus działa w naszym życiu. Jak doprowadził do tego, że staliśmy się Marianami i dzisiaj tutaj jesteśmy. Był z nami również ksiądz prefekt. Ale teraz znajdujemy się w takim ciekawym miejscu. To taki cytat. Bo serce łana, gdy położysz na dłoni, na pierwszym miejscu Panna, przed Panną tylko koń. Grudziądz jest w ogóle znany z tego, że przed wojną była tutaj słynna szkoła ułanów. Dlatego dzisiaj, również dlatego, że jest miesiąc listopad, pomódlmy się za wszystkich zmarłych żołnierzy i za również tych, którzy konają, walcząc również dzisiaj na wszystkich frontach tego świata. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.